Warszawie organizowana jest akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie drożyzny. Jednym z organizatorów jest marszałek Zbigniew Romaszewski, który dzisiaj jest gościem naszego portalu. Panie marszałku, Prawo i Sprawiedliwość zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie drożyzny i prywatyzacji specu. Dlaczego PiS domaga się tego referendum? Proszę pani, bo my w zasadzie w tej chwili żyjemy w ogóle w przestrzeni całkowicie wirtualnej, to znaczy w przestrzeni, która ma bardzo niewiele wspólnego z realnością. A prawda jest jednak taka, że jak się pościelesz, tak się wyśpisz. I w związku z tym to chcemy pobudzić społeczeństwo, żeby po prostu zainteresowało się tym, co się wokół nich dzieje, bo za chwilę po prostu może być za późno. Przy arogancji władz Warszawy, które w ogóle nie starają, w ogóle nie informują mieszkańców o tym, co planują, do tego rodzaju referendum jest jakimś ożywczym elementem, który powiada, że tak, to mieszkańcy Warszawy są gospodarzami tego miasta i mają prawo mieć zdanie w tej sprawie. W sprawie komunikacji, czy drożeje, w sprawie wodociągów i kanalizacji, które też drożeją, w sprawie żłobków i wreszcie w sprawie prywatyzacji specu, czyli Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. To są rzeczy dla mieszkańców Warszawy o kapitalnym znaczeniu. Jednak 30% wzrostu cen ścieków i wodociągów, to jest dla rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych, bardzo poważny wydatek, bo ścieki i woda są rozliczane na osobę. Więc jeżeli podwyżka wynosi 30%, to w czynszu, powiedzmy moim i żony, to wyniesie stosunkowo niewiele, bo to jest na dwie osoby, ale to jest tylko w tym momencie, to wyniesie 64 zł. Co powiedzmy będzie na tam 10% obciążeniem, czy trochę większym, nie mniejszym nawet niż 10% obciążeniem naszego budżetu. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład czworo dzieci, co daj Boże w Polsce, co jest przypadkiem, powiedziałbym, aż nadto rzadkim, bo tego byśmy w gruncie rzeczy chcieli, bo właściwie zbliża się do nas demograficzna katastrofa, to w tym momencie to zaczyna być wydatek znakomicie większy, stanowiący już 15-20% prawda, wzrostu czynszu, więc jest to ogromna suma. W rodzinach niezamożnych to może być absolutnie znaczące. To samo dotyczy komunikacji, to szczególnie dla tych, którzy pracują. Warszawa jest zresztą w tej chwili potwornie rozkopana, wobec tego jeździć już samochodami się prawie nie daje, wobec tego komunikacja miejska powinna przejąć te obowiązki, co zresztą byłoby w istniejącej sytuacji miasta budowanego na starych zasadach. Powinno być pewnym priorytetem w gruncie rzeczy władz miejskich. Co się okazuje? Okazuje się, że za tą komunikację będziemy płacili znacznie więcej i do roku 2014, bo są przewidziane 3 podwyżki, będziemy płacili na przykład za bilet miesięczny dwustrefowy będziemy płacili 220 zł. Ja muszę powiedzieć, że są to już sumy porównywalne z minimum socjalnym, które powoduje wypłatę pomocy, udzielenie pomocy społecznej. Więc tam jest suma 500 kilkudziesięciu złotych, a tu mamy 220 na sam bilet dwustrefowy. Więc to jest po prostu odcięcie ludzi, którzy korzystają z pomocy socjalnej, w ogóle odcięcie od komunikacji. Więc to są rzeczy po prostu niedopuszczalne. Jeżeli chodzi o te żłobki, to tam już nasza akcja dała rezultaty, bo było przewidziane, że ceny żłobków wzrosną z 200 zł aż do 1280 dla rodzin dobrze sytuowanych, rzeczywiście dobrze sytuowanych rodzin. Ale to trzeba sobie policzyć, że to jest 600%, prawda? W tej chwili pani prezydent się od tego odcięła i powiedziała, że nie ma z tym nic wspólnego i wobec tego ta podwyżka wyniesie już tylko 150%, czyli to będzie w tym momencie około 500 zł.
prawda? No i jest to duża różnica jednak dla, jeżeli jeszcze chcemy wspierać rodzinę, chcemy uwolnić kobiety, ażeby mogły podjąć pracę zawodową, no to muszę powiedzieć, że tak drastyczna podwyżka cen żłobków, no to jest całkowicie kontrproduktywna. To jest działanie, które po prostu dąży do zatrzymania kobiet w domach, dąży do tego, ażeby zmniejszyć dzietność, która jest po prostu dramatyczna. Przecież my w tej chwili w Polsce mamy dzietność 1,34 dziecka na kobietę, prawda? Na wsi 1,44, więc to jest w ogóle nie ma możliwości, nie istnieje możliwość odnawiania naszego społeczeństwa po prostu, więc to dostawia w bardzo trudnej sytuacji. No i tego rodzaju działania się podejmuje, wobec tego to są działania no, całkowicie przeciwko interesom warszawskiego społeczeństwa. I stąd ten wniosek. Do tego dochodzi jeszcze prywatyzacja specu, no co jest pewnego rodzaju fenomenem. Ja myślę, że powiedziałbym, że nawet na skalę światową, to znaczy oddawanie w prywatne ręce monopolu, bo jednak dystrybucja ciepła w mieście no po prostu jest monopolem. Monopolem, bo nie ma innej rury, tylko ta rura dostarcza ci ciepło. Wobec tego taką cenę, jaką ci wyznaczą, będziesz musiał płacić i na to nie ma po prostu żadnego wyjścia. I teraz jako mieszkańcy Warszawy mamy prawo kręcić nosem, że zła jest gospodarka miasta, że coś tam, że możemy zmienić radę, możemy zmienić prezydenta, możemy wywierać naciski i tak dalej. W momencie, kiedy staje się to prywatne, to nasze działania są całkowicie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia prawnego. Zresztą tego rodzaju prywatyzacje, no na przykład w Bydgoszczy, skończyły się katastrofalnie po prostu. Tam powrócono do komunalizacji przedsiębiorstwa. Ale dlaczego w takim razie prywatyzować taką spółkę, która przecież i płaci miastu wysoką dywidendę i jest takim srebrem rodowym miasta? Proszę pani, dlaczego? To by się trzeba było zapytać pani prezydent. No jest to koniec końców spółka, w którą włożono spory kapitał. Spółka w niezłej zupełnie kondycji ekonomicznej. Co więcej, co jest niezwykle ważne, jest to spółka, która w tej chwili nie jest w ogóle obciążona długami. To znaczy jej aktywa dają możliwości kredytowe gdzieś w granicach 1,2 mld, 1,5 mld. I teraz, jeżeli ta spółka poszłaby w niewłaściwe ręce, a jedna z kandydatów, o czym my w ogóle nie wiemy, że są jacyś kandydaci, kto jest tym kandydatem, to tylko wynika wszystko z plotek, ale jedna z tych spółek już funkcjonowała na rynku czeskim. I tam wyprowadzono w ciągu 2 lat 127 milionów euro. Prawda? Po czym spółka zwyczajnie się z tego wszystkiego wycofała, a co? A mieszkańcy będą płacili oczywiście zadłużenie, które powstało. I tutaj grozi nam dokładnie to samo. Dokładnie to samo i nie będziemy mieli na to żadnego wpływu, a w tej chwili funkcjonują holdingi działające na wielu obszarach. Jest sytuacja kryzysowa i pod zastaw tych aktywów, którymi w tej chwili dysponuje spec, można brać kredyt dla ratowania zupełnie innych spółek, nie mających nic wspólnego z miastem. Także w ten sposób my za chwilę, może się okazać, będziemy płacili długi jakichś innych przedsiębiorstw. No to jest dla nas ta niezwykle atrakcyjna propozycja, na przykład, żeby wspierać Grecję. Mówi się o Grecji, mówi się o solidarności, a w rzeczywistości jest to ratowanie niemieckich i francuskich banków. I tutaj byśmy mieli dokładnie tą samą sytuację. Te nasze pieniądze, które będziemy potem spłacać, które obciążą spółkę i które wejdą potem w nasze opłaty za ciepło, prawdopodobnie zostałyby zużyte dla podniesienia kondycji finansowej jakichś zupełnie innych przedsiębiorstw tego holdingu. To jest to ogromne, ogromne niebezpieczeństwo. Ja muszę powiedzieć, że mnie bardzo w gruncie rzeczy martwi, że ta cała sytuacja jest, jakbym powiedział, przykrywana różnymi wydarzeniami, które dla życia mieszkańców mają w gruncie rzeczy minimalne znaczenie, ale ta prawda o tym, co się dzieje, jak funkcjonuje nasze miasto i jakie mogą być tego konsekwencje, jest przykrywana różnymi, powiedziałbym, wydarzeniami
wydarzeniami rangi Hebelingów. I tak to w tej chwili trwa. I stąd ruszenie tego, podniesienie tego było naszym głównym celem, żeby ludzie się dowiedzieli, żeby zwrócili. Proszę mówić, ile razy myśmy w mediach słyszeli o podwyżkach cen ścieków i wody, ile razy słyszeliśmy o podwyżkach cen transportu, w ogóle się o tym nie mówi, o prywatyzacji specu. Proszę mówić, nawet radni nie są w stanie dojść, kto w tych przetargu na nabycie tego speca uczestniczył, kto przeszedł do wąskiej grupy, z którą prowadzi się negocjacje. To wszystko ma być dla nas tajemnicą i nie tylko dla nas, ale wręcz dla radnych. To się przed mieszkańcami Warszawy po prostu ukrywa. Te wszystkie podwyżki nastąpiły bez jakichkolwiek konsultacji, bez jakiegokolwiek wyliczenia. Po prostu jest to fakt i już tak zdecydowano i mamy w tym żyć. Nie, nie będziemy w tym żyć, będziemy protestować. Czy w sprawie specu pojawiają się informacje takie, że miasto chce sprzedać spółkę poniżej jej wartości, ponieważ wyceniono ją w ubiegłym roku na 1,5 miliarda, a miasto chce ją sprzedać za 750 tysięcy. Tutaj prawni PiS-u alarmowali w tej sprawie. Proszę pani, to nie jest wykluczone. Tylko że znowuż możemy powiedzieć, że my nic nie wiemy. Że my nic nie wiemy. Bo to jest po prostu ukrywane i przed społeczeństwem, i przed radnymi. To jest objęte tajemnicą negocjacji, a w negocjacjach uczestniczą zdumiewające zupełnie jedna z firm, jest całkowicie zdumiewająca, bo to jest właśnie ta firma, która już w dziedzinie spółek komunalnych funkcjonowała i funkcjonowała z niezwykle negatywnymi rezultatami. Ale jeżeli nawet dojdzie do głosu jakaś przyzwoita spółka, to proszę pani, musimy sobie też zdawać sprawę, że te spółki istnieją po to, ażeby przynosić zyski. W odróżnieniu od spółek komunalnych, które funkcjonują po to, ażeby budować komfort dla mieszkańców. To jest zupełnie inny cel. I jeżeli by nawet spec przynosił straty, to też warto się zastanowić, czy dla komfortu mieszkańców nie warto tych strat pokrywać. Ale tak w ogóle nie jest. W tym momencie będzie istniała tylko wyłącznie kwestia zysku. Jak największego zysku. Bo to jest zasada funkcjonowania konsorcjów po prostu. Innej racji bytu one nie mają. One mają przynosić zysk. I decydowanie się na coś takiego w wypadku spółek komunalnych jest kompletnym niezrozumieniem funkcjonowania miasta. A czym w takim razie kieruje się ratusz, podnosząc ceny biletów? Czy to tak ma służyć zachęcie do przechodzenia? Właśnie kierowcy mają się przerzucić na komunikację miejską, potocznie mówiąc? No, ja sądzę, że jest to właśnie, o tym się mówi i jednocześnie podnosi się ceny. Podnosi się ceny, które dla ludzi ubogich, ludzi, którzy korzystają na przykład z pomocy socjalnej, no stanowią znaczącą część zasiłku, które oni mogą dostawać. No jest to tego rodzaju sytuacja, czyli jest to uwiązanie w gruncie rzeczy ludzi do mieszkania, do domu. A pojawia się też argument taki, że w innych miastach ceny biletów są generalnie tańsze, niższe niż w Warszawie, w związku z tym ta podwyżka i tak nie dobije do tych pułapów, które są w innych miastach. Jak to zgodziłby się pan z tym? Proszę pani, trudno mi w tej chwili się w tej sprawie wypowiadać. Ja głównie słyszałem o tym, że są najniższe w Europie. To się wielokrotnie akcentowało. Ja natomiast chciałem zwrócić uwagę, że zarobki też są najniższe. Prawda? Jak to wygląda, jak to, proszę pani, wygląda w innych miastach Polski? Nie wiem, ja w tej chwili na ten temat odpowiedzieć nie potrafię, natomiast jeżeli rzeczywiście tak jest, no to czas, żeby ci ludzie w tych miastach też się obudzili. Panie Marszałku, były rozsyłane do mieszkańców Warszawy informacje na temat właśnie drożyzny, ale chcielibyśmy przypomnieć naszym użytkownikom, w jaki sposób można by się było włączyć w akcję zbierania podpisów. No, najprostszy sposób, to jest najprostszy sposób do każdego, którego dotarła ta nasza ulotka. Tam na drugiej stronie jest arkusz, na którym można zbierać podpisy. No, najprostszym sposobem jest po prostu samemu podpisać ulotkę, włożyć do koperty, która jest dołączona i wysłać. No, ale można pójść krok dalej i jeszcze obejść tą ulotką
swoich sąsiadów na tej liście, na której można się podpisywać. Jest chyba 18 miejsc, także każdy, kto zbierze te 18 podpisów, no znakomicie bardziej wzbogaci referendum i wzmocni naszą pozycję. Ja muszę powiedzieć, że teraz to jest dosyć istotne, że przy tych wszystkich przepychankach wyborczych SLD zorganizowało odrębne referendum w sprawie SPEC-u, czyli tego stołecznego przedsiębiorstwa, prywatyzacji społecznego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. No ale to podpisy, nie udało się im zebrać podpisów. I w tej chwili oni zwrócili się do swoich tych, którzy podpisywali to referendum, a żeby oni również podpisali referendum PiS-u. No i chwała w gruncie rzeczy, chwała im za to, bo to wzmacnia naszą pozycję w referendum. Dziękujemy bardzo. Gościem portalu MyPiS był senator Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu. Rozmawiała Katarzyna.